Rozdział 22. Czy ja mam talent? Bardzo długo żyłam w przekonaniu, że nie potrafię robić wielu rzeczy. Uwierzyłam ludziom z mojego otoczenia, którzy przypisywali konkretne talenty czy umiejętności poszczególnym osobom, więc słyszałam, że talent plastyczny ma moja siostra, gwiazdą matematyki jest Jola, mistrzem sportu jest Romek, no i rosło we mnie jakieś takie dziwne przekonanie, że w takim razie oni są lepsi ode mnie, a ja jestem gorsza. I dlatego wycofałam się, schowałam się w sobie, bo uznałam, że jeżeli o mnie nikt nie mówi, że jestem wybitna w jakiejś dziedzinie, to znaczy, że ja nie mam żadnego talentu. Ale przecież to jest nieprawda. Każdy człowiek ma w sobie jakiś talent, tylko czasem sam o tym nie wie i dlatego nie potrafi go odnaleźć. Szukaj go w sobie. Nie szukaj swoich umiejętności w opinii innych ludzi na twój temat, no bo skąd oni mogą wiedzieć, jak jest naprawdę? Przecież nie są w stanie zajrzeć do twojej duszy i stwierdzić, co się w niej kryje. Tylko ty sam możesz to zrobić, więc szukaj w sobie. Odkryj, jaki masz talent, do czego masz żyłkę, w czym czujesz się najlepiej, w czym chciałbyś zostać mistrzem świata. I pracuj nad tym talentem. Rozwijaj się, ćwicz, ucz się robić to jeszcze lepiej i wtedy prześcigniesz wszystkich. Bo talent to jest pasja. Jeżeli dodasz do niego równie żarliwą naukę i pracę nad tym, żeby zgłębić, poznać i opanować tajniki zajęcia, do którego masz talent, to osiągniesz sukces. Każdy ma taką szansę, ale niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Znam pewnego Seweryna, który zawsze z łatwością układał rymowanki. Ma do tego talent. Pracuje w zawodzie zupełnie niezwiązanym z pisaniem, wierszami czy rymowaniem. Na co dzień dojeżdża do pracy pociągiem i w każdej wolnej chwili, na dworcu, w pociągu, podczas przerwy w pracy, chwyta za kartkę i pisze nowe wiersze. Po prostu, takie hobby. Po kilku latach zaczął się dzielić tymi rymowankami z innymi ludźmi i nagle ktoś powiedział: o rety, jakie to są świetne wierszyki dla dzieci, chcielibyśmy, żeby ten pan pracował dla nas. Seweryn ma talent i ponieważ z pasją nad tym talentem pracował, doszedł do wprawy. Poświęcał mu każdą wolną chwilę swojego życia i nie liczył na żadne nagrody ani korzyści. I tak właśnie został mistrzem. A teraz może żyć ze swojego talentu. Bo nikt nie rodzi się jako gotowy mistrz, który wie i potrafi wszystko. Talent to tylko początek drogi. To otwarte drzwi, przez które możesz wejść dalej w życie. Żeby zostać mistrzem, potrzeba wprawy, praktyki i ćwiczeń. Więc nie zmarnuj swojego talentu. Pracuj nad nim, rozwijaj go, a może zdarzy się tak, że twoja pasja i twój talent staną się twoim zawodem i będziesz zarabiał pieniądze, robiąc to, co kochasz najbardziej. Wtedy twoje hobby będzie twoją pracą i odwrotnie, a ty będziesz mógł zawsze w życiu zajmować się tym, co najbardziej lubisz.